Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na czwartych zajęciach w Suskim Ośrodku Kultury online popularnych teraz. Drodzy słuchacze, na ostatniej lekcji graliśmy gamę C-dur, graliśmy całe nuty. Dziś powiem wam, jak zagramy pół nuty, ćwierć nuty w gamie C-dur. Przytoczymy jeszcze raz całe nutki, przypomnimy prawidłowe ułożenie ręki, palców na klawiaturze i zagramy gamę C-dur przez jedną oktawę. Tak jak graliśmy, nauczę was grać gamę C-dur przez dwie oktawy. Dobrze, zaczynamy. A więc tak, przypominam, to było na ostatniej lekcji. Gama C-dur, gramy od dźwięku C do dźwięku C. Przekładamy to na klawiaturę i powtarzamy całe nuty. Jak gramy całe nuty, czyli gramy, liczymy do czterech. Tak się na cztery czwarte liczymy do czterech. Czyli gramy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Podkładamy kciuk. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I piątym palcem ponownie C. Żeby wrócić, wracamy tą samą drogą, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętamy o tym, że teraz przekładamy palec kciuka na trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, i trzy, i cztery. Tak uczyliśmy się na poprzedniej lekcji gamy C-dur. Tak była ona zagrana. Ja teraz tak szybciutko to zrobiłem dla przypomnienia. I teraz tak. Zagramy ponownie tą gamę, ale w wartościach rytmicznych w takcie na przykład na 3 czwarte. Jak gramy gamę C-dur w wartościach rytmicznych na 3 czwarte? Czyli na 3 czwarte. Czyli jak tutaj mamy w takcie na 4 czwarte całą nutę liczyliśmy do 4, to w takcie na 3 czwarte liczymy całą nutę do 3. Jak to określamy? Określamy zawsze pierwsza cyfra u góry. Jak tutaj mamy 4 i 4. Pierwsza cyfra u góry, teraz gdyby tu było nie 4, tylko 3, określa nam całe tempo, cały takt, całe metrum rytmiczne. Czyli gramy w takcie na 3 czwarte jak całą nutę. Na 3. Jakie są na przykład, co gramy w takcie na 3 czwarte? No bardzo popularne walce, głównie walca gra się na 3 czwarte. No nie tylko, ale powiedzmy, że walca gramy na 3 czwarte, bo jest to raz, dwa, trzy. I teraz tak, drodzy słuchacze, gramy ponownie gamę C-dur całymi nutami w takcie na 3 czwarte. I liczymy. Raz, zawsze sobie na początku odliczamy. Czyli raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, podkładamy kciuk, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, i dwa, i trzy. I tak samo wracamy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, i dwa, i trzy. I tak jest gama C-dur zagrana w takcie na 3 czwarte. Czyli graliśmy całe nuty na 3. Jak gramy całe nuty, przepraszam, to tak jest jak się mówi na bieżąco. Jak gramy na przykład pół nuty? Powiedzmy w takcie na 4 czwarte. Wracamy do taktu na 4 czwarte, tak jak tutaj mamy napisane. Ale pół nuty. Wszyscy wiecie, jak wygląda pół nuta, prawda? Bo ja wcześniej tutaj pokazywałem wam, jak wygląda pół nuta. Już. O. Pół nuta wygląda tak. To jest puste też pole, tak jak cała nuta, tylko ma narysowaną taką laseczkę. I to jest pół nuta. Oczywiście w środku puste pole i laseczka. I to jest pół nuta. I teraz tak, teraz żeby zagrać w takcie na 4 czwarte gamę C-dur o wartościach muzycznych
półnut, czyli gramy tak. Zawsze odliczamy sobie na 4 czwarte, ale gramy półnuty, czyli gramy tak. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa. Jeszcze raz od początku, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa i trzy i 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 cztery. I wracamy. Raz, dwa i trzy i cztery. 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 I to były wartości muzyczne na dwa. Czyli graliśmy półnuty. Tak gra się półnuty w takcie na 4 czwarte. Ale zawsze pamiętajmy o podstawowej zasadzie. Było tak, jest i tak będzie. To się nie zmienia. Czyli podkładamy, pamiętajmy o podłożeniu kciuka. Po trzecim palcu zawsze podkładamy kciuk i przekładamy palce i gramy dalej. Wracając, gramy aż 5 palców do kciuka i przekładamy na trzecie. To jest podstawowa zasada, bo tak się gra, gamę, każdą jedną gamę przez jedną oktawę, przez dwie oktawy. Ja zaraz Was nauczę gamy przez dwie oktawy, jak możemy zagrać, ale troszeczkę zasada jest inna, czyli przekładamy paluszki inaczej. Dobrze, teraz jak zagramy ćwierć nuty? Jak zagramy ćwierć nuty w takcie na 4 czwarte? Ćwierć nuty w takcie na 4 czwarte. Jak wygląda ćwierć nuta? Ćwierć nuta to jest ponownie zamalowane tutaj kółeczko i tylko laseczka. I to jest ćwierć nuta. Także cała nuta, otwarte pole, pół nuta, otwarte pole z laseczką, ćwierć nuta, zamalowane pole i laseczka. No i za chwileczkę przyjdziemy do ósemek. Ósemki to będzie tak zamalowane, po prostu pole, laska i chorągiewka. Dobrze, jak gramy gamę C-dur? Jak liczymy gamę C-dur o wartościach muzycznych nut, ćwierć nuty? Gramy raz, zawsze liczamy do czterech i na i wchodzimy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. I wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest zagrana gama C-dur w nutkach ćwierćnutowych. Jak gramy gamę C-dur o wartościach muzycznych nut ósemki? Gdyby to były ósemki, to zagramy tak samo jak ćwierć nuty, tylko połowę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Troszeczkę szybciej, ale te troszeczkę to jest ile? To jest połowa wartości ćwierć nuty. Czyli jeżeli ćwierć nutę gramy na raz i dwa i trzy i cztery, to ósemkę gramy raz, dwa, trzy, raz i dwa i trzy i cztery. Po prostu szybciej. Tak samo jak ćwierć nuty, tylko o połowę wartości szybciej. Czyli gram ósemki. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Skończymy na tych ósemkach. Nie będziemy grać na razie szesnastek, bo to może później. Musimy się nauczyć grać, wyliczać sobie w domu, bo zawsze metrum jest bardzo ważne. Teraz jest troszeczkę inna technika. Można włączyć sobie, ktoś ma na telefonie komórkowym, czy można kupić to w sklepach muzycznych, tak zwany metronom. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz właśnie dla początkujących. Nie tylko dla początkujących, dla każdego muzyka metronom jest ważną rzeczą, bo w muzyce jest także tak, można być zdolnym muzycznie, można mieć wspaniałe poczucie rytmiczne, można mieć świetny słuch muzyczny, albo odwrotnie, można mieć świetny słuch muzyczny, a gorsze poczucie rytmiczne. I możemy na przykład przyspieszać, zwalniać. To trzeba wyeliminować właśnie na przykład przy użyciu metronomu, bo niestety grać trzeba zawsze równo. Nie wolno sobie tak kołysać, biegać wolniej, szybciej. Oczywiście są melodie, które są grane wolno, przyspieszane i tak dalej, ale to jest po prostu taka charakterystyka jakiejś tam melodii, ale zawsze gramy, staramy się grać równo. Dobrze, ja Was teraz nauczę, jeszcze dziś Was nauczę, bo na następnej lekcji będziemy grać inne gamy, jeszcze dziś Was nauczę zagrać
gamę na przykład C-dur, ale przez dwie oktawy. Przez dwie oktawy gamę C-dur gramy tak. Zaczynamy od klawisza C, czyli zagramy to na przykład, możemy zagrać, bo tak, mamy jedną oktawę odtąd dotąd, prawda? Odtąd dotąd jest jedna oktawa, a gdybyśmy wzięli dwie oktawy, to mamy, czyli jeszcze jedno C. Czyli na przykład zaczniemy stąd, od C do C to jest jedna oktawa, od C do C jest druga oktawa. Tak naprawdę oktawę zaczynamy od początku klawiatury, bo tu mamy pierwszą oktawa, raz kreśna od C do C, dwukreśna, trzy kreśna, cztery i pięć. To jest instrument pięciooktawowy. Ale dobrze, ja Was uczę grać teraz w tej chwili gamy przez dwie oktawy. I zagram ją na tej lekcji całymi minutami i na tym skończymy. Później zagramy na następnej lekcji ćwierćnutami, ósemkami i tak dalej. Przełożenie palców. Czyli zagramy to troszeczkę inaczej w późniejszej części. Gramy początek normalnie. Gramy tak, zagram to ćwierćnutami. Raz, dwa, trzy, gramy normalnie cztery, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I teraz mamy czwarty palac. W oktawie raz wcześniej używaliśmy piątego. Piątego teraz nie używamy, tylko z czwartego palca przeskakujemy, ponownie przesuwamy dłoń i jedziemy na pierwszy palac, czyli na kciuki. Raz, dwa, trzy, ponownie podkładamy pierwszy, raz, dwa, trzy, cztery i kończymy piątym. Tak się gra MCD przez dwie oktawy. I wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, mamy kciuk, przekładamy na trzeci, raz, dwa, trzy, ponownie kciuk, teraz przekładamy na czwarty, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. I tak gramy gamę C-dur przez dwie oktawy. Drodzy słuchacze, dziękuję za dzisiejszą lekcję z Wami, za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne zajęcia muzyczne. Nauczę Was w późniejszym czasie nie tylko gam, a nauczę Was pasaż, co to jest pasaż, nauczę Was akordów. Za dzisiejsze zajęcia bardzo dziękuję i zapraszam na następne.